Peggy 18. The Dawn Guard. They think they can stop us. But we will find them. Cześć, ja nazywam się Luka i zapraszam Was do oglądania 18 odcinka z serii przygód Wampirzycy w Jakonii. Jesteśmy w posiadłości Hierim. Właśnie znaleźliśmy tutaj ślady morderstwa Suzanny, prawdopodobnie ostatniego morderstwa. Jest to jakaś opuszczona lokacja, dom mieszkalny, jakiś stary. Nie znaleźliśmy niestety żadnych śladów tutaj, żadnego przejścia dodatkowego. Mamy dużo spore problemy. Mamy spore problemy odnośnie statusu w Jakonii. Nie pożywialiśmy się już od 51 godzin. Jesteśmy utrapionymi rządzą krwi wampirem. Jest to trzeci etap. Nie mam pojęcia, co się zaraz może wydarzyć, ale w pierwszej kolejności musimy porzucić nasze wszystkie zadania i zająć się tutaj sobą. Nie wiem, niezbyt dokładnie przeszukałem chyba tą lokację. Tu za bardzo nic nie ma. Tu przy kufrze już sprawdzaliśmy. Kurde, a skąd tu szafy są? Tę świetną szafę porzucono z jakiegoś powodu. No właśnie, kurde, wszystko jest opustoszałe, a tu szafa została. O, i zobaczcie, nawet rubin jest schowany. Przeszukajmy jeszcze tutaj mały regał. Na regale leży więcej tych ulotek z napisem rzeźnik, które walają się po mieście. Jeden stos ma nieregularny kształt. Strzeżcie się rzeźnika. Viola Giordano się tym zajmuje, kurczę. O kurczę. Widać tu coś? Ja tu nic nie widzę. Dziwny amulet. Co to za dziwny amulet? Aż kurde. Żem to. No szlak. Jak to się kurcze włączało, żeby go obejrzeć? No nieźle. Spacją. Dobra, nieważne. Chciałem go obejrzeć sobie dokładniej. To tak z daleka obejrzmy go. No jest czacha, także kurczę. Albo to jest jakiś przyrząd chyba. Nekromanty na pewno. Dobra. Zręczne rączki. A tutaj ciekawe, co ciekawego schował ten rzeźnik. Ta szafa musiała zostać przybita do ściany z jakiegoś powodu. Co? Przybita do ściany? Fałszywa ścianka? Ożeż kurde. Takie buciki. Trochę to kurde robię. Nie tak jak powinno być. Jest tu ktoś. Wygląda, że nikogo nie ma i
Niezły porządek zostawił. Jejku, jak ja czegoś takiego nienawidzę. Ołtarz. Ten ołtarz zniesiono przy użyciu nieznanej magii. Wygląda na to, że ktoś wykorzystuje części ciała w nikczemnym celu. Ewidentnie jakiś obrzęd nekromanty. Dziennik. No proszę bardzo. 17 ścięgien i wiązadeł. 173 fragmenty kości do złożenia. Około 4 wiadra krwi, najlepiej norskiej. 6 łyżeczek szpiku, nie więcej niż z kości udowej. 11 metrów skóry, niepociętej. No nieźle, niezły przepis. Różdżba z gwiazd. Zmarzłej myśli spójrz w światło, gdzie dusze tańczą. Odkryj czas, kiedy iskra ożywi, gdy zgniłe powstanie pod komendą. Przekład aldmerskiego tekstu w tłumaczeniu Aildeidów. Po raz pierwszy spisano przez Altmera o nieznanej proweniencji i tożsamości. Wkrótce. Kurde. Przeczytajmy sobie dla przypomnienia jeszcze ten wcześniejszy. Plan przebiega celująco. Ostatniej nocy prawie mi się udało. Wracam z myślami do pobytu w zimowej twierdzy. Tam, gdzie on się kończy, ja zatrzymam. Jeszcze jeden zamach na dziewkę z Knota. Nic mi nie mówią te zapiski. Dobra, kurczę, czas leci. 6. Ja to na razie muszę wszystko zostawić na razie na później. W pierwszej kolejności poszukajmy, kurczę, jakiegoś obozu z bandytami, kurczę, bo naprawdę będzie źle z nami, jak się szybko nie pożywimy. Kurde, żeby mi się tylko nie wyłączyło znowu. O, ładnie. Nie dość, że kurczę, nasza żądza jest niepohamowana, to jeszcze złe warunki mamy tutaj. Nagrywam ten odcinek 11 marca, także znowu wam muszę powiedzieć, że minęły równe 3 miesiące. Musimy je wyplenić, zanim będzie jeszcze gorzej. No, zgadzam się z tobą. Będę robiła wszystko, żeby pozbyć się wampirów, choć sama jestem wampirem. Dobra. 6:41. Niedobrze iść na polowanie w dzień. Chociaż tutaj troszeczkę mniej dokucza mi to słońce słoneczne, bo jest bardzo pochmurno. A dodatkowo jeszcze pada śnieg. Dzięki temu trochę lepiej to znosimy. Generalnie niska temperatura jest, wpływa korzystnie dla nas. Także jak najbardziej te warunki są do przeżycia. Jak ostatnio rozmawiałem tam z tym szarym elfem chyba, tak? O, wybacz mi, wszedłem ci w kurczę, czy mrocznym elfem? Kurde, już w końcu się gubię. Ja kojarzę boczne elfy z legendy. Jak to się nazywało? Zimowego wichru? Czy Dolinę Zimowego Wichru? Drista Deur Ordurena. Kurczę, dajcie spokój. Co tu się kurna znowu dzieje? Kurde. O, pieseczki. Gdzie jest wasz pan? Kurde, ależ mnie zmasakrował. Co tu się kurde znowu stało? Ja pierniczę. Zobaczcie znowu. Ożeż kurde. Faktycznie. Nie można nastarczyć z tymi wampirami. No dajcie spokój. 3 konie załatwiły.
Dobra, wyleczyliśmy się. No jest to przerażające, co oni tu wyprawiają. I to chyba, kurczę, tylko te ogary to zrobiły. Co, masakra? No, kurczę, w ogóle się gadać nie chcę. Dokończę tą myśl. Podczas ostatniej rozmowy w gospodzie dowiedziałem się, że tutaj ta twierdza, co jest na horyzoncie, tam jest jakaś taka fort, ale tam przebywają magowie, także nie będziemy magów zaczepiać. Po pierwsze, jest to niebezpieczne. Po drugie, no, co nam są winni magowie? Raczej się skupmy. Kurczę, ciekawe, czy ja tędy nie mogę tam dotrzeć. A, spróbujmy. Mamy kupę czasu. To świetnie, kurczę. Potrenujemy sobie strzelanie. Dawnośmy wilków nie widzieli, prawda? To były kiedyś nasze ulubione przedmioty ćwiczeń. No, świetnie, Wiekonia. Doszliśmy już do jakiejś wprawy w strzelaniu z łuku. Bierzemy skóry? Bierzemy. Może się do czegoś przydadzą. Śnieżynki. Tu jest, kurczę. Tu jest jakiś tartak chyba w pobliżu. O, jest jaskinia. Dobra. Może tędy będzie lepsza droga. I bliżej przede wszystkim. O, chyba jakiś patrol idzie. Gromowładni. A my się udajemy w stronę tej jaskini. Mam nadzieję, że tam znajdziemy jakieś pożywienie. W sensie, będą tam jacyś bandyci do schrupania. Zaraz, w którą tą stronę? Tu jeszcze chyba. No, a tak jak już mówiłem, dzisiaj mamy 11 marca, na dworze u nas można wyczuć już, wiosna idzie. Niedługo już naprawdę będzie idealnie. Mrozy sobie odeszły, tak jak wam mówiłem ostatnio. Udało im się przewidzieć to, że... Co to za odgłos? Znowu... Udało im się przewidzieć, że te mrozy odeszły. Ja naprawdę bardzo się cieszę z tego powodu. Miałem już naprawdę serdecznie dość. Dobra, trzymajmy się, bo to już chyba niedaleko. Tutaj z boku. Nie wiem, kurczę, tylko jaką broń użyć. Czy ja tam widzę, że ktoś walczy? Co tam się, kurna, wyprawia znowu? Może to tylko polowanie? Czy ja mam ten super łuk swój ustawiony w domyślnych? Oczywiście, że nie mam. Stworzyliśmy super łuk krasnoludzki, Firewind, i go w ogóle nie używamy. Dobra, przyjrzyjmy się dokładnie. Co tu się wyprawia? Widziałem jakiegoś gościa, który szył z łuku. Jest tu jakiś obóz. Co, już mnie widzą? Kurczę, ja nikogo nie widzę.
Kelek, czy to jest jakiś bandyta, czy nie? Cholera jasna. Do kogo ona tu strzelała? Tam idzie jakiś gościu. Kim ty jesteś? To kiepski moment na zgubienie drogi. O szlak. Faktycznie. Kiepski ten moment. Kurde. Musimy bezpośrednią walkę stoczyć. Dobra, załatwione. Ty też jesteś bandytą? Cholera. Ja ci dam. Też potrafię strzelać z łuku. No to ładnie. Jeden strzał. To co tutaj, kurczę, się zasadzili, tak? Tam co się dzieje? Dobra, lepiej nie idźmy tam. No to nareszcie, kurde, czuję tutaj świeżą krew. Pożywmy się. No było już z nami krucho. Czujemy przypływ energii i mocy. Przeszukajmy go. A, stalowy miecz. Jeszcze mamy w miarę udźwig. Możemy sobie pozwolić na taki miecz. Dobra. Kurde, hałasuje ta myszka znowu, psia krew. Dobra. No to słuchajcie. To chyba jeszcze tutaj się pożywimy. Tak na marginesie to niezły strzał był. No dobra, chyba zaraz zobaczmy. Moja żądza krwi zostaje zaspokojona i o jakżeż mi to... Jak mi to jest na rękę. Żelazna sztala, sztylet, wytrych. Finko? Nie, nic ciekawego nie ma. Dobra, to wracajmy do tego wichrowego tronu jak najszybciej. Nie wiem, czy nie użyję tutaj szybkiej podróży. Nie chcę wam, kurczę, trochę przedłużać tego, bo ta wycieczka z tym... Żeby się pożywić, to jest coś ekstra dodatkowego, co nam, kurczę, trochę jest uciążliwe, ale cały czas jednak... O, wyjawienie w aury się nam pojawiło z powrotem, a najbardziej to mi się to podoba. Odbicie światła i cienia, to jest po prostu niesamowite. Jak nam jest potrzebne to znikanie, jak często z tego korzystamy. Dobra, to tak jak mówiłem, skorzystajmy z szybkiej podróży. Od razu do Pałacu Króla się udajmy. No, przekażemy te informacje, które nam się udało uzyskać i może nam coś podpowie, bo szczerze mówiąc to nie wiem, co mam dalej robić. Zdobyliśmy dwa dzienniki. Ulotki. Świadczy o tym, że ten rzeźnik zbierał ulotki, żeby zacierać trochę ślady. Nie wiem, co o tym wszystkim myślę. Kurde, oni jakby się uwzięli też. Cały czas to samo. Tak naprawdę to... Balgrów, nie chce się jasno zadeklarować. Żadnej poszlaki nawet nie mamy. Nordem. Jeszcze przejrzy na oczy. Dobra, Jorleif. Gromowładni zwyciężają w całej krainie. Czy możesz mi coś opowiedzieć o tym rzeźniku? Rozmawiała już z tobą Viola Giordano? Rozwiesza to po całym mieście, a ktoś potem ciągle zrywa. Spytaj ją o to, jeśli chcesz dostać burę. On o tym wie. Wszyscy o tym wiedzą. Czy może wiesz, co to może być za amulet? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Warto by to zabrać do Calixto w Domu Osobliwości. Ma dobre oko do świecidełek. Może nawet sypnie ci za to grosza. Zajęcie miasta i okrycie jego imienia Hania. No dobra. Czyli Calixto. Calixto może coś... Niebezpiecznie. No jest... jakoś sobie poradzimy. Potrafimy sobie poradzić.
praktycznie ze wszystkim. Dobra, to idźmy do Kalixto. Gdzież on to... Gdzież on ma z kolei swoją rezydencję Tatnerów. Tam osobliwości. Czyli do wejścia musimy się udać, dobra. Do wejścia i gdzieś po drugiej stronie. Kurczę. Silda. Dobrze znów cię widzieć. Dobra, może no, damy jej trochę zarobić. Jakieś zamiary, co? Nauczę cię. No, tak troszeczkę. Ale to będzie kosztować. Chciałbym ci dać zarobić trochę. Podreperuję twój budżet. Dobra, Silda, Bogowie trzymaj się. Bogowie przychylnie patrzą na miłosierne dusze. Dobra. No tak, 300 sztuk złota to już może sobie trochę pożyć na pewno. Kapitan okrętu, ale teraz jestem na emeryturze. Dobra, idziemy do Kalixto pokazać ten amulet. Czy mogę pomóc? Witaj w domu osobliwości. Za kilka monet oferuję krótką wycieczkę. Jeśli wolisz, możesz oglądać eksponaty samotnie. Moja siostra i ja przemierzyliśmy cały świat, by zebrać naszą kolekcję. Nawet nie wiesz, jakie spotkały nas przygody. Coś mi tu, kurde, śmierdzi. Dobra, wspomniałeś, że możesz rzeczy mnie oprowadzić. Samej. Za kilka septimów opowiem ci o najciekawszych eksponatach z mojej kolekcji. Dobra, doskonale. To oprowadź mnie. Chodź ze mną, a opowiem ci historię i pokażę cuda, jakich nigdy nie było co dane ci. Co to jest tu na tym stole? Kurczę, no raczej to jest chyba ze zwierzęcia jakiegoś. Dobra, co tu masz ciekawego? Te narzędzia znaleziono w krypcie niedaleko Wichrowego Tronu. Należały one do pradawnych Nordów, którzy zamieszkiwali Skyrim długo przed pierwszym cesarstwem. Większość uczonych uważa, że Nordowie używali tych narzędzi, by przygotowywać zmarłych do pochówku. Jakie makabryczne historie ujawniłyby te narzędzia, gdyby umiały mówić. Kalixto, czy to nie są narzędzia do balsamowania? Znaleziona w tajnym pomieszczeniu Uniwersytetu Magicznego. Teksty w tej książce opisują przeznaczenie jej czytelnika, więc słowa zmieniają się w zależności od osoby. Niektórzy widzą jedynie puste stronice, ale nikt nie wie dlaczego. Być może część z nas nie jest pisany żaden los, a może puste karty oznaczają rychłą śmierć. Kurde, wiecie co? Te narzędzia do balsamowania. Trochę mnie to zaczyna. A oto przedmiot prosto z legend. To zupna łyżka iz Gramora. Wiem, co sobie myślisz. To nie żadna łyżka, tylko widelec. Nikt nie je zupy widelcem. Cóż, Izgramor jak widać jadł. No, to nieźle mu pewnie szło. Niech niepozorny wygląd tego fletu cię nie zwiedzie, gdyż masz przed sobą fujarkę tancerza. O, fujarka tancerza. No to faktycznie. Dzięki fujarce tancerza wygrywano wojnę, obalano imperia i zmieniano bieg historii. Nikt nie wie, skąd się wzięła, ale wedle opowieści ludzie, którzy usłyszą jej muzykę, muszą tańczyć niezależnie od niebezpieczeństw. By aktywować tę dziwną moc, grajek musi wypowiedzieć magiczne słowa, czyli... Ojej, niemal wpakowałem nas w niezłe tarapaty, prawda? Bardzo śmieszne. Tym samym
wycieczka dobiegła końca. Dziękujemy za odwiedziny i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce. Wiesz co? Cały czas mnie intrygują te twoje narzędzia do balsamowania. Przecież kurde... Ha! Ciekawe, czy mogę wejść na górę? Chyba nie bardzo. Zamknięte. A tutaj co jest? Tutaj sobie śpisz, Kalixto, tak? No nic, taki malutki, witaj, malutkie zastanowienie. Aha, to są paluchy giganta. Krótką wycieczkę. Jeśli wolisz, możesz oglądać eksponaty samotnie. Moja siostra, Kalixto, i ja przemierzyliśmy cały świat, by zebrać naszą kolekcję. Nawet nie siostra? Wiesz, jakie spotkały nas przygody. Dobra, opowiedz mi o tym amulecie. Niechno spojrzę. Ach tak, to kamieniokrąg. To dziedziczny symbol władzy w wichrowym tronie. Zgodnie z tradycją, noszony przez nadwornego maga. Ja byłbym zainteresowany pozyskaniem go od ciebie. To znaczy... Nadwornego maga? No jeśli zgodzisz się z nim rozstać. Za coś takiego mógłbym zapłacić 500 sztuk złota. 500 sztuk? No dobra. A wiesz co? To nie powinienem oddać tego amuletu nadwornemu magowi? Wonfert? Jest on użyteczny tylko w ceremoniach, więc go nie potrzebuję. Poza tym wolałbym nie musieć mu tego przekazywać. On mnie przeraża. Mówią, że para się nekromancją. Poważnie? No i teraz mam zagwozdkę. Ja sobie chyba muszę porozmawiać z nadwornym magiem. Dobra, trzymaj w takim razie. Cudownie. Forza to będzie wspaniały dodatek do mojej prywatnej kolekcji. Dobra, Kalixto, jeszcze witaj, opowiedz. Witaj w domu osobliwości. Za kilka monet oferuję... Dobra, jak ci się udało zgromadzić? Odziedziczyliśmy skromną sumę pieniędzy. Postanowiliśmy podróżować i poszukiwać przygód. Przemierzając Tamriel, słyszeliśmy opowieści o egzotycznych i cudownych artefaktach. Postanowiliśmy zebrać ich tyle, ile zdołamy. Moja siostra umarła kilka lat temu, a ja osiedliłem się tutaj i otworzyłem dom osobliwości. Sądzę, że byłaby szczęśliwa, wiedząc, że nasze zbiory przywołały uśmiechy na twarzy zarówno starych, jak i młodych. Bardzo przyjemnie. Do następnego. Czyli co? Podejrzewają nadwornego maga o nekromancję. O, rany, rany. Nie wiem, co ja dalej mam zrobić. Najlepiej to bym, kurczę... A może odwiedzić tego maga? To co? To wychodzi, że co? Że to jest ten mag? Nadworny? Tak szybko byśmy rozwiązali tą zagadkę. Pff. Gdzie ta, kurczę, Giordano? Kurde, idę porozmawiać z tym magiem. Niech się dzieje, co ma się dziać. Przesłuchamy go. Balgruf, nie chce się jasno zadeklarować. Jest prawdziwym Nordem. Jeszcze przejrzy na oczy. Nie byłbym tego taki pewien. Udało nam się złapać paru końców z samotni. Zobaczmy, magowie najczęściej są gdzieś u góry. Snifar, żelazny kociołki, zajmuje się gotowaniem i sprzątaniem w pałacu.
Dobra, to sprzątaj. Kurde, jak zwykle strasznie duży kompleks. Tu jakaś sypialnia jest. Też sypialnia. No, ale tak sobie chodzę tutaj. Dobra. Czy ty jesteś Wunfert? Tak. No dobra. No dobrze, że tu przyszłeś. Pilnuj wyjścia. Zaraz tutaj porozmawiamy z Wunfert poważnie. Wszystko, co dane ci było usłyszeć o moich umiejętnościach, zapewne jest prawdą. No może przy okazji nauczy nas czegoś. Uważaj na kim będziesz to wypróbowywać. Dobra, podszkol mnie trochę. Magia zniszczenia. No, będzie nam potrzebna na... A, to jeszcze jeden trening. Będzie nam potrzebna do walki z wampirami na pewno. Już bardziej nas nauczyć nie... Nie może... Potrzebujesz pomocy? Nie, kurczę, to nie o to mi chodziło. Co, nie mogę... Nie mogę z nim porozmawiać w ogóle. Jeśli Ulfric potrzebuje moich usług, to jestem do dyspozycji. Wszyscy pozostali muszą sowicie za nie zapłacić. Pokażę wam, jak się korzysta z narzędzia do zaklinania. Zaklinająca dłoń. Zaklęty naszyjnik. Dzięki temu ćwiczymy zaklinanie. To jest właśnie alternatywa do tego, co robiliśmy w pracowni alchemicznej. A jest to związane z dodatkiem Jabs of Skyrim. Mógłbym wyjaśnić, na czym polegają moje badania, ale i tak tego nie zrozumiesz. Dobra, przynoszę ci ten zaklęty naszyjnik. Zaklęte naszyjniki. Kurde, wiecie co? On nie wygląda na nekromantę. Nekromantę, kurczę. Psia krew. Idę z tą Giordano jeszcze pogadać. Coś mi się tu nie klei. Ciekawe, czy ja w ogóle mogę jeszcze z nią porozmawiać. Więc niech zdechną i oni... Cholera, gdzież ta Giordano jest? Szczerze, to mi trochę też podejrzany jest ten Kalixto. Te przedmioty do balsamowania. Po co mu to jest potrzebne? To znaczy niby je gdzieś znalazł. Kurde, gdzież ja tam Giordano znowu znajdę. Dorobiłem się jako kapitan okrętu, ale teraz jestem na emeryturze. Dobra, idźmy jeszcze na targ. Tu jest najwięcej ludzi najczęściej. Kurde. No niestety. Chyba jej nie znajdę tak, od tak sobie. No to co mi, kurczę, pozostało? Nie mam pojęcia. Aha, tu mi jeszcze jakiś marker wskazuje. Może ją odnajdziemy, kurde. Dobrze by było wszystkie możliwości. Lepiej pozbądź się części niepotrzebnego sprzętu. Zajrzyj do używanych towarów z Adriego. O, jest chyba. Viola. Uważaj na siebie. Rzeźnik może się czaić za rogiem. Viola, możesz mi coś powiedzieć śledzę o tym rzeźniku? Kilku miesięcy. No, o, może mu śledzę. Próbuję go odszukać. Strażnicy nie chcą pomóc. Ludzie nie chcą pomóc. Tylko ja uważam, że można go złapać. Dlaczego innych obchodzi, ludzi to nie obchodzi? Obchodzi, tylko nikomu nie chce się kiwnąć palcem. Mówią, że wtykam nos w nie swoje sprawy, ale ja chcę uratować komuś życie. No wiesz co, bardzo ci się to chwali, Viola. Dobrze, że się tym zajęłaś. Co nam po wygranej wojnie, skoro terroryzuje nas ktoś z naszych? No masz całkowitą rację. Kurde, dymie się. Uważaj. Kurczę, może wejdę sobie gdzieś do cienia.
Po tym, dobra, co Viola, spotkało tej... jeszcze. Śledzę go od kilku... Strażnicy nie chcą pomóc. Ludzie nie chcą, dobra, pomóc. Tylko ja uważam, że można go złapać. Dobra, Viola, wiem. Wiesz co, możesz spojrzeć na ten dziennik? Co mówi? Kurde, wiesz co, no... Kalix to powiedział, że to jest... Że nadwodny mak eksperymentuje tutaj u nas. Od lat krążą o nim różne plotki. Od kiedy pamiętam. To niebezpieczny człowiek. Dlatego nazywają go nieumarły. Lepiej go nie drażnić. Nieumarły? Te informacje muszą trafić prosto do zarządcy. On cię wysłucha. O kurde. Czy Viola też wskazuje na Wunferta, tak? Wunfert. No nic. Muszę się nad tym zastanowić. Schowajmy się trochę przed słońcem. Albo co, idziemy się napić czegoś? Dobra, chyba nie może to czekać. Wejdźmy do środka. Nie chcę się jasno zadeklarować. Zastanówmy się, czy pójdziemy od razu poinformować, czy jeszcze raz porozmawiamy z Wunfertem. Ktoś ci ukradł słodką bułkę. Kto to znowu powiedział? Kurde, nie mogę tego słuchać, psia krew. Dobra. Tutaj się zastanawiam. Cesarscy mają nas za bezprawne bestie. Banda ignorantów. Widać to choćby po mnie. Dobra. Wiecie co? W tym miejscu pożegnam się z wami. Myślę, że nie ma co ciągnąć dalej, bo tutaj dosyć wartka akcja się szykuje. Już długo nagrywam, także myślę, że muszę się też zastanowić nad tym, co ostatecznie zrobić tutaj. Czy donieść na tego Wunferta? Czy jeszcze może pogadamy z nim? Po tym, jak rozmawiałem z Violą, może coś się zmieni. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i zapraszam was do oglądania następnych odcinków. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.